Dobry wieczór, będziemy już powoli zaczynać. Tam jeszcze ludzie się zbierają, ale myślę, że dzisiaj tak mamy bogaty program, że choćbyśmy zaczęli właśnie teraz, to i tak długo jeszcze nie skończymy. Takiej auli jeszcze nie było. To jest 158. aula, ale jest wyjątkowa, bo nie było jeszcze tak, żebyśmy mieli aż 7 prelegentów. Nie było też takiego tematu, nie rozmawialiśmy o wystąpieniach publicznych i o tym, jak to robić. I tak myśląc dzisiaj o tym wieczorze, zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę to dzisiaj wyjątkowo jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo to prelegenci, którzy będą mówić o wystąpieniach publicznych, będą przez was tak naprawdę oceniani, będą mówili i prezentowali jednocześnie to, o czym mówią, czyli jak dobrze występować, a jak się zmieścić w czasie, bo to będzie też pewnie wyzwanie. I jak was zaciekawić, tak żeby nikt nie wyszedł przed ostatnią prezentacją. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, z nimi i że będziecie się dobrze bawić, oprócz tego, że dostaniecie też dużo informacji do tego, jak występować, bo jak wiadomo, zawsze można to robić lepiej. Ja nazywam się Maja Szybińska i nie zawieram już więcej czasu. Najpierw oddam mikrofon Dianie z Reaktora, która ma ogłoszenia parafialne, zanim jeszcze zaproszę Jarka Kuźniara na scenę. Także minuta. Dzięki, tak. Mam dokładnie liczony czas, więc przejdę szybko do rzeczy. Więc jestem Diana, CEO Reaktor Warsaw, organizacji, która już od ponad 6 lat wspiera startupy tutaj w Warszawie, a nasz najświeższy projekt to jest preakcelerator Reaktor X. Program preakceleracyjny, czyli kierowany do startupów na poziomie pomysłu czy MVP. Program jest anglojęzyczny u nas i on jest skierowany do tak zwanych first time founders, czyli osób, które zakładają swoje pierwsze firmy. My skupiamy się na profesjonalistach, ponieważ te osoby wiedzą, znają najlepiej swoje branże, wiedzą, jakie są w nich problemy, jakie innowacje wprowadzić. Chcemy przekształcić profesjonalistów w osoby, które mają firmy, które działają z sukcesem. Jeśli chodzi o drugą edycję, którą dopiero co skończyliśmy, zaaplikowało do nas 150 startupów, z czego wybraliśmy 12, a 11 pokazaliśmy podczas demo day'u. A tłum składał się z ponad 200 inwestorów, dziennikarzy, influencerów branżowych. 4 startupy zebrały finansowanie. Teraz zbieramy startupy do trzeciego już batcha. Można na naszej stronie znaleźć link do aplikacji i FAQ. I termin 7 marca. Dziękuję. Już zapraszam ciebie, Jarku. Jesteś już naszym gościem po raz drugi. Tym razem opowiesz i... A to jest drugi i ostatni? Jak to jest? Nie, to jest dopiero drugi. O, okay. To jest dopiero drugi i jeszcze przed nami wiele takich występów. Opowiesz dzisiaj o tym, jak występować w telewizji. Jak żyć na scenie. To prawda. Scena czyli od, tej od tego momentu liczy się 20, tak? Popatrz, będzie start. Oh, dobra. Nieubłagany. Scena jest twoja. Dobrze, bardzo dziękuję. Dobry wieczór, szanowni państwo. Cześć koledzy i koleżanki ze startupowego świata. To nie jest łatwa rzecz, zdaję sobie sprawę i sam widzę, jak do niego wszedłem jakiś czas temu, że pojawienie się na scenie... Aha, swoją drogą, bo wy chcieliście bić brawo, ale zaczęliśmy gadać i nie dokończyliście, nie? O, od razu inaczej. Zróbcie wchodząc na scenę zawsze coś, żeby publiczność dała wam siłę na dzień dobry, bo to szlak może trafić dobre wystąpienie w sekundę, kiedy w tych pierwszych sekundach wy nie złapiecie kontaktu z kimkolwiek. Ja miałem fajną prowadzącą, ale może się zdarzyć tak, że staniecie przed ludźmi, przed którymi ja kiedyś stanąłem, zdobywając 100 tysięcy złotych seed capital w Business Linku. Ludzie, którzy siedzą i myślą sobie, no dobra, no widzieliśmy cię w telewizji, ale co udowodnisz nam teraz, kiedy chcesz od nas kasę, a my ci możemy ją dać, natomiast guzik nas obchodzi to, co robiłeś do tej pory w telewizji. Czy mówiłeś tam sprawnie, czy mówiłeś tam do sensu, czy było widać spocenie pod pachami, czy nie. Mówię o tym dlatego, że kiedy robię różne spotkania z ludźmi, którzy chcą się nauczyć bycia na scenie, czekam na taki dobry moment, w którym mogę im powiedzieć, że jeżeli oni chcą powiedzieć, słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, żeby wybrali ten moment odpowiednio, bo to może być początek i koniec ich katastrofy bycia na scenie, szczególnie latem, kiedy to się zdarza. Pamiętam z Agnieszką Cegielską, kiedy razem czasami współpracujemy, ona mówi, wiesz co, to może ja powiem o tym problemie facetom, a ty powiesz to jakoś czule kobietom, dobrze? Bo tutaj, kiedy jesteśmy i mamy 20 minut, to i tak jest bardzo dużo, ale czasami macie zdecydowanie mniej tego czasu, musicie uważać na wszystko, dosłownie na wszystko. Ja żałuję, w ogóle nie pomyślałem o tym, że będą kamery, a są kamery
Discovery. Dzisiaj na sali, więc zmyłem make-up po programie rano w Krakowie. Właściwie śnieg go zmył, trochę ja mu dopomogłem, ale musicie pamiętać o każdym szczególe. O tym, żeby. Jeżeli czujecie, że wasz brzuch jest trochę za duży, niż chcielibyście, żeby był, to trzymać go wciągniętego przez całe 20 minut wystąpienia. Jeżeli rozpinacie marynarkę szczególnie. Ja teraz mam mikrofon przy ustach, więc jest mi łatwiej, ale gdybym skorzystał z takiego mikrofonu, który organizatorzy też mają, czyli takiego na przykład, a miał marynarkę taką uszytą po prostu idealnie na siebie i miał ją zapiętą, to mimo wszystko te 3 centymetry tego narzędzia zabrałoby mi trochę tego mojego slim, prawda? Więc panowie, to zawsze jest ten problem, że kiedy w ten sposób się ubieracie, no to nagle się okazuje, że widać coś, co chcielibyście chętnie ukryć, więc tym bardziej musicie wtedy pamiętać o tym, że trzeba wyglądać godnie. Wożę w samochodzie marynarkę, bo dzisiaj gdybym tutaj wystąpił tak, jak jechałem na przykład pendolino z Krakowa do Warszawy, pewnie pomyślelibyście sobie, coś jest nie tak. Facet jest 25 lat w branży i skoro staje przed nami tutaj, to mógłby założyć chociaż marynarkę. Dopuszczamy buty takie, jakie ma, dopuszczamy dżinsy, ale mógłby się nosić godniej. Myśląc, że tak właśnie zareagujecie na moją bluzę, zabrałem z samochodu marynarkę tak, żeby wyglądać przed wami odrobinę godniej. Jesteśmy też w takim miejscu, które zobowiązuje do luzu, więc tego się będę trzymał. Jeżeli dostaniecie do ręki mikrofon, trzymajcie go tak, jak ja teraz, bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś fajnie mówi, natomiast co chwilę ktoś, kto siedzi na przykład tam teraz na dźwięku, myśli sobie, mi się skończyły już potencjometry, niech ktoś podejdzie i mu przybliży ten mikrofon do buzi. Róbcie to w ten sposób. Owszem, może być tak, że ktoś wcześniej w ten mikrofon napluł i później drugi i trzeci dzień po wystąpieniu to będziecie mieli tutaj taką czerwoną tą i mogą się zrobić zajady. Trudno, sorry, ale przynajmniej będzie was dobrze słychać. I to są takie szczegóły, o których wam nikt nie będzie mówił, a ja wychodząc na scenę do różnych ludzi przez różne koleje swojego telewizyjno-internetowo każdego życia, zawsze staram się opowiadać o rzeczach najbardziej konkretnych z konkretnych, bo no gdzie o tym przeczytacie? Więc mówiłem o make-upie dlatego, żebyście niezależnie od tego, czy jesteście kobietą, czy jesteście mężczyzną, przypilnowali tego. Ja na przykład teraz mam tutaj na nosie trochę, tak, jaki czerwony jest, nie? Przydałoby mu się trochę make-upu, więc wierzę, że to wieczorne światło i to, co tutaj się dzieje na scenie, sprawia, że na przykład tam w ostatnim rzędzie ta pani w takiej różowej, sympatycznej bluzce, ona kompletnie tego nie widzi, więc nie mam z tym problemu, że mogłaby pomyśleć sobie, hello gościu, mógłbyś zrobić sobie jakiś lepszy make-up. Ale to jest naprawdę bardzo ważne. Szczególnie, że jeżeli, a jest ta ekipa, która tutaj dzisiaj krąży po scenie i mówi do mnie, tak, słuchaj, może być taki moment, że my podejdziemy do ciebie i tak 15 sekund coś byś powiedział. I wtedy tutaj wy na mnie patrzycie, to zostanie zarejestrowane, ale wierzę, że na długim obiektywie, więc nie będzie widać tego, że rzeczywiście gdzieś tam na twarzy widać zmęczenie na przykład. Podkrążone oczy to już jest mój znak charakterystyczny, więc wierzę, że do tego nie możecie mieć pretensji, ale widać, że przydałoby się trochę odświeżenia właśnie w postaci fluidu albo sypkiego pudru. Spróbujcie poprosić wasze kobiety, panowie, bo panie są w tym doskonałe, ale poproście kobiety, żeby wam pomogły coś dobrać, żeby to było lekkie, żeby to było niebrudzące koszule także, żebyście później nie wydawali kolejnych pieniędzy na to, żeby tą koszulę wybrać i żebyście mieli to gdzieś przy sobie. Kiedy wiecie, że będziecie występowali jakkolwiek publicznie, to może być grupa waszych, nie wiem, współpracowników, to może być grupa ludzi, którzy przyjdą i będą chcieli być może dać wam pieniądze na rozwój waszego biznesu. Przygotujcie się do tego, że to jest wyjście na scenę. Ona wcale nie musi być taka dosłowna jak ta, że jest podwyższenie. To może być po prostu wyjście publiczne przed kogoś. Przygotujcie swoją twarz też do tego. Przygotujcie swoje gardło też do tego. Nie pijcie nigdy soku. Nie pijcie nigdy herbaty, nie pijcie nigdy kawy przed wystąpieniem. Spróbujcie napić się wody, jeśli już potrzebujecie, chociaż woda też wysusza gardło. Więc jeżeli nie chcecie doprowadzać do takiej sytuacji, do której ja sztucznie doprowadziłem teraz, nie pijcie nic, ale przygryźcie sobie końcówkę języka, tak delikatnie, ale delikatnie. Żeby nie było, że kuźniar kazał, nagryzłem i teraz mam bąbel. Nie, delikatnie przygryźcie sobie nawet teraz, ale delikatnie końcóweczkę języka i zobaczycie, jak ślinianki zaczynają pracować tutaj i nagle zaczyna to wszystko gdzieś tam spływać. Jak jesteście chorzy, nie róbcie czegoś takiego. Wszyscy foniatrzy zakazują takich rzeczy. Trudno, ja wiem, że się chce odchrząkiwać i tak dalej, ale to trzeba robić jakkolwiek inaczej, nawilżać gardło, jeżeli wiecie, że będziecie wchodzić na scenę. I co najważniejsze i najtrudniejsze czasami, szczególnie my panowie mamy z tym problem, bo kobiety podobno naturalnie oddychają przeponą, a my oddychamy płucami, a ja dzisiaj, gdybym wszedł na scenę, na przykład spóźnił się troszeczkę, bo samochód trzeba było zaparkować tu niedaleko i to nie było tak blisko, no to czegokolwiek bym potrzebował, żebyście dali mi czas, żebym ja wypuścił to powietrze z siebie. Jeżeli bierzecie powietrze z przepony, to głos jest trochę niższy, on jest fajniejszy. Jak stoicie na przykład bez mikrofonu, to jesteście w stanie mówić tak, że moja sympatyczna koleżanka w różowej bluzce na samym końcu też będzie słyszała, co ja mówię.
Jeżeli mówią wam, słuchaj, masz tylko 20 minut, a wy macie do powiedzenia rzeczy na 60, to wcale nie znaczy, że musicie mówić szybciej, żeby to się wszystko zmieściło, bo to kompletnie nie ma sensu, nikt tego nie zapamięta i to nie będzie dobre. Wy musicie wywalić z waszej głowy, z waszej prezentacji, z tego, co chcecie powiedzieć, to, co naprawdę jest zbędne. Mówić tak samo, spokojnie i opanowanie, niezależnie od tego, jaki jest czas. Wy do tego czasu musicie się dostosować i być może zaprosić ludzi do rozmów z wami w kuluarach, ale nie można przyspieszać. To musi być opanowane, to musi być fajne i to musi być też zgrane z tym, co jeśli już się uprzecie na tą cholerną prezentację, ja się nie uparłem, to pamiętajcie, że ona może powinna być tylko dopełnieniem waszych słów. Gdzieś w którejś książce Jobsa było napisane, że tak naprawdę ludzie używający PowerPointa to są ci, którzy naprawdę nie mają nic do powiedzenia, więc się posiłkują tym, co jest wyświetlane. Dzisiaj jeszcze, choć odchodzi się od tego, żeby tam było w cholerę liczb wszystkiego takiego, że puszczacie, jeszcze najgorsza sytuacja jest taka. I chciałbym państwu pokazać kolejny slajd. Oj, coś się zacięło. Czy mogę prosić ekipę techniczną? O, właśnie. A, to wyglądało inaczej. Przepraszam, przejdę do tego. To było 3 slajdy wstecz. Poproszę o wycofanie. Widzicie, i nagle jest tutaj tyle liczb, że nikt tego nie zapamięta. Ostatnio pamiętam taką sytuację, to było rozdanie nagród Effie Awards, Opera Wielka, Teatr Nadolowy, piękna przestrzeń, jest próba w ciągu dnia. Jest dwóch facetów, którzy mają wyjść wieczorem na scenę. Jeden jest przedstawicielem Facebooka. I przyjeżdżał z Londynu, żeby opowiedzieć o tym, jak fajna to firma. A drugi jest przedstawicielem dużej technologicznej firmy w Polsce. Nie wiem, czy wciąż nią rządzi, ale ta firma jeszcze na rynku się całkiem nieźle ma i oni mają razem wieczorem wystąpić, mają się pokazać z jak najlepszej strony. Mówię do jednego i do drugiego. Panowie, robię to jakiś czas już, tutaj teraz to wygląda inaczej, ale wieczorem będzie mnóstwo ludzi. To jest najlepsza scena w Polsce. Będą światła, będzie emocja. Czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia? Coś wam mogę podpowiedzieć? Brytyjczyk mówi, no... Dam radę, nie takie rzeczy robiłem. Polak mówi, szanowny panie, ćwiczyłem wczoraj przed lustrem, zajmie mi to 3:20. Okej. Schodzę, zostawiam ich. Przychodzi wieczór, wychodzi najpierw Polak, 3:20 mija, jest źle. On mówi rzeczy, których chyba jednak nie ćwiczył wtedy przed lustrem, więc mówi kolejne 3:20, chcąc poprawić te pierwsze 3:20, jest jeszcze gorzej. On zaczyna się bardzo wyraźnie wkurzać tym, że te światła patrzą mu prosto w oczy, że ludzie patrzą na niego niesamowicie, że scena jest tak naprawdę większa, niż ją sobie wyobrażał. Kolejne 3:20 jest jeszcze gorzej, więc w którymś momencie widać, że urywa to swoje wystąpienie, schodzi ze sceny. Wchodzi Brytyjczyk, opowiada o Facebooku, że to jest jedna z najgenialniejszych firm, że oni w ogóle nie chcą od nikogo złotówki, nie wyciągają żadnych pieniędzy na zasięg. Są naprawdę niesamowici. Oni tylko łączą ludzi. Ci ludzie mają się spotkać, porozmawiać o życiu. Przyjaciel ma zobaczyć, co słychać u przyjaciela. Mąż, co słychać u żony. Dziecko może powiedzieć, że fajnie jest na nartach. Tyle. Zobaczcie, jacy jesteśmy super. On mówi to przez 7 minut, pokazuje 4 slajdy. Sala wstaje i bije mu brawo, jak na niejednej operze w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. I tak to mniej więcej dzisiaj wygląda, że czasami te prezentacje publiczne są takie rzeczywiście bardzo widowiskowe, ale niewiele w nich jest. Jeżeli wchodzicie na scenę, to tak jak robię to od 25 lat, nigdy nikogo nie oszukujcie. Jeżeli jesteście nieprzygotowani, coś nie wyszło, coś wam się stało, ukradli wam rano samochód, to powiedzcie o tym, bo to może być też taka sytuacja, która pomoże wam w zyskaniu tej publiczności. Oni spojrzą na was inaczej. Jeżeli chcecie wyjść na scenę, opowiedzieć o swoim biznesie, przegadajcie to sobie wcześniej sami ze sobą. Postawcie sobie gdzieś na wysokości oczu, na półce z książkami telefon. Mówcie do tego telefonu po prostu. Ja na przykład teraz, tam jest taka kamera fajna na środku, poniżej tego telefonu, telewizora, przepraszam. Wszystko mi się kojarzy teraz z telefonami. Zszedłem z dużego ekranu na mniejszy i tak to wygląda. Tak się to się kończy. Natomiast jeżeli chcecie to do niej mówić, tylko to nie może być kamera, którą trzymacie sobie tak i nagrywacie, bo będzie wyglądało źle. Nie możecie nagrywać się w ten sposób, bo wyglądacie fatalnie. Gdzieś na tej wysokości i mówcie, zobaczcie, skasujcie, nagrajcie jeszcze raz. Mówcie, 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 mówcie. Nie deklamujcie, nie recytujcie, nie żądajcie od organizatorów promptera, żeby stanąć i mówić, szanowni, wszystko wpisane pięknie i tylko i trzymacie kciuki za to, żeby ktoś dobrze myszką kręcił, żeby ten tekst się tam ewentualnie dobrze przewijał, bo jak cholera zrobi to za szybko, to co zrobicie, nie? Zobaczcie, jak sobie będziecie oglądali dzisiaj akurat w różnych telewizjach, coraz młodsi ludzie czytają newsy i to jest fajne, bo oni mogą oczywiście zastanawiać się, czy podeprzeć się prawym łokciem, czy może lewy będzie lepszy i czy w ogóle jak to będzie fajnie wyglądało na Instagramie później, ale tak naprawdę największy problem zaczyna się w sytuacjach kryzysowych, a dzisiaj akurat na świecie kryzys za kryzysem, więc to wtedy jest moment, w którym widać, czy ktoś się dobrze do tego przygotował, czy nie. Napisać sobie serwis, nawet 30-minutowy, wpisać go do promptera i czytać, to jest żaden problem, ale mówić o świecie jest bardzo, bardzo trudne. Ja miałem dwóch różnych szefów, znaczy dwa różne style szefów przez całe 20 parę lat, jak jestem w różnych mediach. Robert Kozyra w Radiu Z kiedyś zadzwonił do mnie i powiedział słynne słowa, które zostały mi w pamięci i to był ten moment, w którym wiedziałem, że wyjdę z Radia Z prędzej czy później. Czy mógłbyś choć...
Czy średnia wieku jest taka, że można przeklinać, tak, organizatorzy? Można. Czy mógłbyś choć kurwa raz przeczytać i spierdalać? Mógłbym, Robert, tylko nie umiem i dlatego chciałeś, żebym tu był. Przydawało się, jak był 11 września, przydawało się, jak żegnaliśmy Jana Pawła II, więc dlaczego nie przydaje się na co dzień? Bo ci ludzie nie chcą myśleć. Ty masz to przeczytać i wyjść. To Radio Z pojawiło się po programie trzecim Polskiego Radia, ale tam w Trójce, i to było fajne, bo to się przydało później w TVN24 bardzo, kazali mówić, opowiadać, nie spieszyć się. Pilnowali wszystkiego. Ja miałem 22 lata, jak przyszedłem, więc ponieważ byłem najmłodszy i najbardziej gówniarzyłem tam, to kiedy te przesympatyczne, doświadczone kobiety siedzące po drugiej stronie szyby cały czas miały do mnie pretensje, wydawało mi się, że ja już przeszedłem wszystkie etapy współpracy z logopedami, ale one cały czas mówiły do dupy, do dupy, do dupy. Ale to była najlepsza szkoła. Tego właśnie, żeby słuchać Kedryńskiego, słuchać Mana, słuchać Kaczkowskiego i uczyć się od nich, jak należy mówić. Bo jeżeli będziecie mówić, to nawet jak się pomylicie, jak wam zabraknie wątku, jak wam zabraknie słów, jak wam zabraknie... Odbierz spokojnie, to w ogóle jest nie problem. Nie, ale poważnie, jeśli takie sytuacje się dzieją, bądźcie też w jak najlepszej relacji z tymi, którym to się przydarza, bo każdy z nas może zapomnieć. Swoją drogą nawet nie wiem, czy... No właśnie, na szczęście zrobione. I ja nie mówiłem tego ze złośliwością, bo to się dzieje. Takie sytuacje to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Wyobraźcie sobie, że siedzicie przed ludźmi, stoicie, przepraszam, przed ludźmi, którzy siedzą, mówią, dam im 100 tysięcy albo im nie dam, albo milionów wam życzę. I nagle dzwoni mu telefon, to jesteście wygrani, bo już tą sytuację można jakoś wygrać, jakoś ograć. Szukajcie takich momentów. Gdyby tutaj na przykład teraz, nie wiem, znaleźli gdzieś ładunek, nie życzę, ale ładunek wybuchowy i wszystko byłoby ewakuowane, to nie możecie wejść na salę i w ogóle udawać, że nic się tu dookoła nie dzieje, chociaż wszyscy o tym mówią. Przyjdźcie czasem wcześniej, posłuchajcie, o czym się mówi przy kawie, bo to też są takie wątki, które możecie spokojnie wykorzystać, one bardzo wam pomogą. I przygotujcie się do tego bardzo. Kiedy wysiadłem z pociągu z Krakowa, to wsiadając do samochodu, przypomniało mi się, że mam do zawiezienia przesyłkę dla naszej klientki w GoForward.com. I to była koszulka z Australią, fajnie zrobiona i tak dalej, ale ja ją spotkałem prowadząc... dosłownie w przenośni Onet rano, a ona szła, i to nie przypadek, ale szła po Nowogrodzkiej. Myśmy akurat na Nowogrodzką zajechali, bo to jest podobno centrum świata i ona specjalnie słysząc w Onet rano, bo słuchała programu, a go nie oglądała, że my będziemy na Nowogrodzkiej, przedłużyła swój spacer z psem, żeby nam pomachać. Więc rzeczywiście pięknie, idealnie przeszła przed kamerami, tak na przejściu dla pieszych, pomachała i tak dalej. Spotkaliśmy się później na Instagramie, jak się okazało, bo ona też śledzi różne inne rzeczy poza Onet rano, które robię. I zobaczyła, że wrzuciliśmy do naszego sklepu z taką fajną polską marką Coco, Folk by Coco, zrobione koszulki, t-shirty australijskie i mówi, to jeżeli rzeczywiście tak się chwali, że zawozisz, to ja zamawiam. No to zawożę. Przyjechałem dzisiaj pod wskazany adres, wjeżdżam na 11 piętro na ulicy Nowogrodzkiej i otwiera mi drzwi sympatyczna, dojrzała kobieta i jej córka, lat 9. I dziewczyny mówią, no fajnie, ale chodź, pogadajmy, nie? Jak już jesteś, to chodź, pogadajmy, nie jesteśmy stalkerami. Wiem o tobie wszystko, ale nie jesteśmy stalkerami, chodź, pogadaj. Wchodzę do domu, siadam w ich skromnych progach i okazuje się, że pożegnała męża jakiś czas temu ta kobieta. Zmarł, mówi, położył się, nie wstał rano. I zaczynam jej podać swoją historię jak dobremu kumplowi. Jak przyjacielowi, którego zna z Instagrama, z Onet rano i zaczyna się okazywać, że w ogóle wszystkie pierdoły, o których opowiadam gdzieś tam na co dzień, czy Face'em, czy Twitterem, czy Instagramem, ona bierze do siebie, bardzo dojrzała, myślę, że nawet w wieku mojej mamy kobieta, która mówi... Zaczęłam biegać dzięki tobie, zaczęłam myśleć o podróżowaniu w świat dzięki tobie, a śmierć męża bardzo mnie zamknęła. I zaczynamy rozmawiać, młoda zaczyna się otwierać, zaczynamy opowiadać sobie różne historie, które tak naprawdę opowiadają sobie właśnie przyjaciele, jak otworzą piwo albo wódkę. I ona mówi, wiesz co, słuchałam ostatnio tej rozmowy, bardzo była fajna, pani Ania Dymna dzisiaj mi dała dużo do myślenia, tamta, ale wiesz co, ostatnio był taki facet u was, ten z tego Wołga. No i wiedziałem, że to się tak prędzej czy później skończy. Ja go serdecznie pozdrawiam. Jest naprawdę prześwietnym, być może naczelnym, fajnego pisma, ale to była taka akcja dosyć zaplanowana. To znaczy pojawi się u nas naczelny Vogue i będziemy opowiadać o tym, jak to pismo wchodzi na polski rynek. I niestety to się wydaje tylko, że to jest łatwe, lekkie i przyjemne wsiąść do samochodu i gadać o tym, o czymkolwiek z kuźniarem, ale to jest...
inna sytuacja niż telewizyjna. I czasem, jeżeli masz 20-30 minut na rozmowę, to ty musisz mieć coś do powiedzenia. I problem polega na tym, że są tacy ludzie, którzy się zamykają i ta cisza, która tam jest w tym mobilnym studiu, wywiera na nich taką presję, że oni się zamykają i to się kompletnie nie klei. I po drugiej stronie są coraz bardziej świadomi widzowie, słuchacze, tam w tym telefonie, ale na każdej scenie, na której wy się znajdziecie także. Bo zmierzam do tego, ta historia właśnie z naczelnym Wołga, o której dużo naszych widzów mówiło, że chyba coś poszło nie tak. Albo on nie wiedział, gdzie wsiada, albo pan nie umiał z nim rozmawiać. Że to jest tak, że jeżeli tylko możecie, to się przygotujcie do tego, co chcecie zrobić. Jeżeli wiecie, że idziecie rano, a to nie jest wasza pora, to spróbujcie przesunąć to spotkanie na inną porę. Jeżeli nie da się przesunąć, bo program jest rano, a nie wieczorem, to się tym bardziej do tego musicie przygotować. To znaczy musicie wiedzieć, do kogo idziecie, z kim będziecie rozmawiać, kto będzie przed wami, kto będzie po was. Musicie to wszystko wiedzieć i być gotowi na to, że właśnie, choćbyście chcieli rozmawiać o jednej konkretnej rzeczy, a wątków może być więcej, przygotujcie się na to, żeby wasza głowa była otwarta. Nie nastawiajcie się na to, że będzie łatwo i lekko i przyjemnie. Niech się okaże w finale, że tak. Ale jeżeli będziecie zakładali, że będzie lekko, a okaże się, że od pierwszego zdania, pierwszego pytania, pierwszej emocji z publicznością będzie źle, no to już będziecie na to gotowi. I ta nasza rozmowa, mimo że to była partnerska rozmowa, nie wyszła dobrze. Tak po prostu. Widzowie nam to mówili, ja to wiedziałem, myślę, że mój gość nawet to wiedział i po prostu szkoda tych 20 prawie minut, które spędziliśmy razem i waszych minut spędzonych z waszą publicznością też może być szkoda, jeśli do waszego wystąpienia będziecie niegotowi. Ja na początku zacząłem mówić o rzeczach, które wydają się pierdółkowate, ale uwierzcie mi, wszystkie badania o wystąpieniach publicznych mówią, że najpierw ludzie patrzą na to, jak wyglądamy, okay? Później słuchają tembru głosu, a na końcu wsłuchują się w to, co jest do powiedzenia. I ja mam taką osobę, którą zawsze sobie testuję najbardziej. Ona nazywa się Elżbieta, na nazwisko ma tak jak ja. I jak zaczynałem pracę w telewizji, nawet chyba nie, to osiedlową to olejmy, bo ona akurat to cieszyła się, bo koleżanki mówi: Panie Elu, no syn w telewizji, tak miło w niedzielę usiąść, zobaczyć, jak on to robi. Ale to nie jest postać, którą ja chciałbym znać, tamten Kuźniar z tej sudeckiej. Natomiast w TVN24, jak zaczynałem, i to było dla mnie dosyć duże wyzwanie, no bo nagle 4 godziny masz stać i gadać, mimo że do tej pory nie miałeś do czynienia z kamerą. I dzwoniłem zapytać, jak było, to ona mówiła: wiesz co, no ale naprawdę nie masz innej koszuli, tylko ta w kratę. Ja mówię: a czy ty byłaś w Bielawie w sklepie odzieżowym? Nie ma innych dzisiaj na rynku, wszystko jest w kratę. Zobaczcie nawet tutaj, bo pan ma kratę, 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 pan ma kratę i to wygrywa krata, no po prostu, tak to, pan ma kratę, tak to działa i tak to wygląda, więc nie, i tam pan też ma, widziałem, i tak to działa, więc ludzie patrzą, później słuchają i musicie o to zadbać, to znaczy naprawdę, jeżeli wiecie, że idziecie do ludzi, i to też zależy od tego, ile od nich chcecie pieniędzy, minuta została, jeżeli chcecie milion, musicie wyglądać jak milion. Jeżeli ja reprezentuję GoForward.com i sprzedaję wyprawy za, nie wiem, 7, 25 tysięcy, to jeżeli ja chcę od kogoś 25 tysięcy za wyprawę na Alaskę, to ja nie mogę wyglądać jak złotówka, nie? Nie mogę gadać jak złotówka, nie mogę się tak zachowywać. Tu na scenie nie mogę się tak zachowywać, za chwilę na Instagramie nie mogę się tak zachowywać, na Facebooku nie mogę się tak zachowywać, nigdzie. Osoby publiczne tylko paradoksalnie mogą więcej, bo się tak wszystkim wydaje. Nie, my możemy mniej. My musimy na siebie uważać bardzo. Kiedyś w Łodzi na podobnym spotkaniu jak to nasze teraz, młoda dziewczyna do mnie mówi: za chwilę zakładam swój własny biznes. Absolvent Talent Days to było. Co ja mam zrobić, bo ja mam Facebooka od jakichś paru lat, no i tam moi znajomi widzą różne rzeczy ode mnie, no ale są takie, których bym się wstydziła przed moimi partnerami biznesowymi, co zrobić. Mówię: pogadaj z przyjaciółmi, że będą widzieli mniej od ciebie teraz, bo inaczej się nie da. Nie zmienisz nazwiska, nie zmienisz, no imię, nazwisko pewnie, mogłabyś ewentualnie się przeflancować na kogoś, podpiąć pod brand, który chcesz sprzedawać, ale to jest bardzo trudne, więc uważaj na to i rób mniej. Pamiętajcie, że ta publiczność, czy to publiczne nasze bycie zaczyna się właśnie na głupim Facebooku. Na tym, co macie w opisie, jak wygląda wasze zdjęcie profilowe, to nie może być strzelona fotka na urodzinach u cioci, to musi być profesjonalne od początku do końca, bo dzisiaj ta wasza marka osobista, która się zaczyna tam, a kończy na przykład w takiej publicznej sytuacji jak ta moja teraz, to jest coś, co waży bardzo, bardzo dużo, jak nigdy. To sprzedaje, mam nadzieję przynajmniej, że sprzedało. Kuźniara, GoForward i Onet Rano także. Bardzo wam dziękuję. Udało się. Jarosław Kuźniar. Dziękujemy ci.